Vivecast, panie i panowie, jednak żyje. Chyba. Kto wie, czy to nie jest ostatni raz. Kto wie, czy ten odcinek w ogóle wleci. I taka magia na Podlasiu może się wydarzyć. Panie i panowie, witamy na Vivecast numer... 5? Któryś tam na pewno. 4 chyba. Tak mi się wydaje. 4 był planowany wcześniej, ale nie wyszedł. To więc, może jeszcze... Vivecast 004. Ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling. Jak już słyszycie, ze mną jest nikt inny jak Seth, jak What is Wrestling. Marcelko, witamy. Dobry wieczór, chciałem tylko powiedzieć, że to jest wiekopomna chwila. Spójrz na zarost Donera, spójrz na mój zarost. Nie chcę pokazywać w stronę, bo nie mam pojęcia, w którą będzie Donner, a którą ja będę. Ale zobaczcie, jaki ten piękny set Donner, Nikita Varanowicz. Całe 4 lata hodowane. Chciałem powiedzieć twój dawny nick na YouTubie, ale nie pamiętam już. Ma piękny zarost. Nie jest to nikomu potrzebne. Dziękuję bardzo. Ale też zobaczcie, tak, jaką ma koszulkę na sobie. Więc napiszcie mu w komentarz jakaś psa. O! To trzeba będzie zablurować, chyba tak mi się wydaje. Więc panie i panowie, przed nami długo wyczekiwany przez europejskich fanów Weekend Bash in Berlin. Dzisiaj sobie oczywiście powiemy o wszystkich nadchodzących walkach, przedstawimy nasze fantasy bookingi, oczywiście nasze normalne predykcje, żeby nie było, ponieważ na wielkie fantasy bookingi jeszcze na kanale przyjdzie czas. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do Bash, bo mówimy cały czas o Bash in Berlin, ale ten weekend, jeśli chodzi o Europę, jest naprawdę spory. I tutaj w sumie Marcel przejmie pojaczkę, ponieważ od razu trzeba zaznaczyć, że od piątku, piątek, tak? Mówisz, kiedy ty wyjeżdżasz do Niemczech? Wyjeżdżam o 22 w czwartek, o 7 rano jestem w Berlinie, a od 14 w piątek zaczynamy piękny weekend, ponieważ w planach jest, żebym był przynajmniej na 4. Jesus. A może nawet 5 galach w ciągu 3 dni. Będzie to oczywiście SmackDown w Berlinie, będzie to Bash w Berlinie i będzie to przynajmniej jedna gala niemieckiej federacji German Wrestling Federation, która razem z brytyjską Revolution Pro Wrestling robi w galę jakieś 16 czy 18 minut na piechotę z Uber Areny, gdzie będzie SmackDown i Bash, więc jak najbardziej zachęcam, jeszcze powinny być bilety w sprzedaży. Będzie to i w piątek, i w sobotę. W niedzielę też mają galę, ale już sama niemiecka federacja. Ale jest jeszcze gala Unlimited Wrestling, która będzie się odbywała jakąś godzinę tam tramwajem chyba, czy coś, od Uber Areny, więc trochę dalej. To będzie w sobotę i to będzie wcześniej, chyba 12:30. Trzeba też dodać fajną sprawę, bo dostaliśmy akredytację dziennikarską na jedno z tych show. Tak. I to jest GWF, o ile się nie mylę, tak? Czyli to, co będzie w piątek. W piątek, w sobotę i w niedzielę. Na pewno w piątek się wybieram, w sobotę nie jestem pewien jeszcze. W niedzielę tym bardziej nie wiem, bo nie jestem pewien, kiedy będę wyjeżdżał. Okej, no to całkiem fajnie, całkiem sporo wrestlingu ci czeka. I oczywiście zapraszamy na nasz Instagram What is Wrestling, gdzie Marcel będzie spamował stories nie tylko z Berlina, ale też i z kilku gal wrestlingowych. Oczywiście SmackDown Bash jako główne atrakcje, plus jeszcze kilka dodatkowych mniejszych show. Ale to nie wszystko, ponieważ zanim wydaje mi się, że przejdziemy do Bash, musimy poruszyć pewną kwestię związaną ze SmackDown. Nagrywamy to, słuchajcie, porą przed NXT, ponieważ Marcel ma swoje plany i ja się planuję przeprowadzać, więc nie wiem, kiedy by to zostało nagrane. Więc jeśli się w coś w najbliższych dniach zmieniło, to sorry, ale ciężko nam to uwzględnić tak naprawdę. Więc zanim przejdziemy do Bash, trzeba poruszyć kwestię SmackDown, ponieważ SmackDown również odbędzie się na tej samej arenie, tak, na której będzie Bash? Tak. No to spoko. No jak zawsze. I tutaj nie wchodząc w szczegóły, takie jak na przykład Nia Jax kontra Michin, trzeba sobie powiedzieć o jednej rzeczy, która... Bądźmy szczerzy, chyba to możemy wszyscy powiedzieć, że powinna odbyć się na Bash in Berlin. Mianowicie no tak. Open Challenge LA Knighta o United States Championship Title. Warto wspomnieć, że jest wiele ciekawych nazwisk, które są obecne w Europie. Jest AJ Styles, który pojawia się na live eventach i walczył na dwóch ostatnich z Cody'm Rhodesem o mistrzostwo WWE. Mhm. I jest też Nakamura chociażby, który wrócił z Japonii.
już oficjalnie, bo on chyba był w Stanach, ale już teraz jest w Europie razem z WWE i on walczył tam w midcardzie gdzieś, chyba nawet o tytuł United States w Fatal 4-Way'u, więc to jest potencjalna kolejna osoba, która może odpowiedzieć na to wezwanie. Jest też Joe Henry, nie? Nie jest on w Europie, ale dobrze wiemy, że większość fanów będzie mówiła, że będą chanty Say His Name, to na 100% się tego spodziewam. Już czuję, że to będzie. No tak. Ale niestety w tym miejscu nie chcę wam zniszczyć, bo sam się najarałem, jak zobaczyłem, że to będzie Open Challenge. Jeśli nic się jakiegoś dziwnego nie wydarzy, no to nie będzie to Joe Henry. Z prostej przyczyny, w nocy z piątku na sobotę Impact Wrestling, a raczej teraz obecnie już TNA, ma swoją galę, która będzie transmitowana na żywo, to będzie Emergence. I Joe Henry jest w 8-man tag team matchu, jeśli się nie mylę, więc to odpada nam, niestety. Ale to jest w tym tygodniu, w ten weekend? Tak, sprawdzałem to dzisiaj. Jakim cudem nikt tego nie wyłapał wcześniej? No bo nikt nie mówił o Joe Henrym. Dużo osób mówi o Henrym. Nie, ja nie widziałem nikogo. Poza spamującym tobie. Bądźmy szczerzy, Joe Henry to jest jeden z największych tutaj fantasy bookingów, jakie może być. Ale mówię, to jest coś, za chwilę przejdziemy do tej walki, a możemy to w sumie połączyć, mianowicie Women's Tag Team Championship Match Unholy Union kontra Bianca Belair i Jade Cargill, które odbędzie się na Bash in Berlin, tymczasem taki LA Knights Open Challenge, który, bądźmy szczerzy, będzie po prostu fajnym momentem, nic więcej. Niestety jest na tygodniówce. Ja nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że nawet ta nieszczęsna Nia Jax kontra Michin powinna być bardziej na pay-per-view. Zdecydowanie. Aniżeli tag team kobiet, i bądźmy szczerzy, że tag team jest tam tylko dlatego, że tam jest Jade Cargill i Bianca Belair, ale Bianca Belair jest teraz bardzo mocno w cieniu Jade Cargill. Bardziej bym powiedział, że ten tag team match jest na Bash in Berlin z tego względu, żeby była walka kobiet, po prostu taka czysta walka kobiet, a nie mixed tag team match. No tak, ale gdybyśmy dali Nia Jax kontra Michin, ja wiem, że ludzie fanem nie są Nia Jax i ogólnie tego zestawienia. Ja osobiście jestem mega ciekaw, co oni kombinują z Michin, bo... To będzie street fight, prawda? No tak, to będzie street fight, więc też jakby no... To nie czysta walka wrestlingowa by była, tam będzie nawalanka przez jakiś czas, więc... ja osobiście nie jestem fanem tego zestawienia, a raczej tego, że tak teamy kobiet są na pay-per-view, a nie dlatego, że to są, nie wiem... walka o tytuły tag teamowe czy coś, tylko kwestia po prostu, że nieodpowiednia walka jest na pay-per-view i tyle, moim zdaniem. No mówię, Michin kontra Nia Jax, o wiele bardziej wolę moim... I ponownie, bo ty mi powiedziałeś przed transmisją, ale wyleciało mi z głowy. Michin kontra Nia Jax jest na tym SmackDown czy za tydzień? Na tym SmackDown. Okej, okay. No to tym bardziej... Sprawdziłem na Cage Matchu i nie sprawdzałem na stronie WWE, ale wydaje mi się, że to jest raczej pewne. No to tym bardziej nie rozumiem do końca, dlaczego Nia nie jest na pay-per-view, szczególnie, że to jest street fight. Ale przeszliśmy może tak sobie już... coś konkretnego, takiego, co nie pasowałoby na galę Premium Live Event, ale tak myślę, dlaczego, nie? No właśnie, jak już miałoby to być coś innego niż po prostu walka na tygodniówce, no to okej, okay, dajmy to na pay-per-view bardziej, nie? No. Nie wiem. No też mówi się o Tiffany Stratton, ale to tym bardziej mogliby dać na Premium Live Event. No właśnie, no to tym pay-per-view. Premium Live Event. A, okej. No nieważne. Przeszliśmy już z lekka do tej walki i w sumie obaj mamy podobne nastawienie do niej, mianowicie co ta walka tutaj robi. Mianowicie jeszcze raz, oczywiście Women's Tag Team Championship Match, Isla Dawn, Alba Fire kontra Jade Cargill i Bianca Belair. I tak nie wchodząc mocno w szczegóły, biorąc tak pod uwagę to, jak WWE prezentuje Jade, jak WWE prezentuje Biankę, jak mamy uwierzyć w obronę tytułów mistrzowskich? Hilton. A Bianki Belair zapewne chcesz powiedzieć, tak? No tak, ja nadal mam w planach film o wymarzonej karczy WrestleMania i tam jest Jade Cargill, ale nie ma Bianki Belair na razie. Okej. Ale tak na poważnie. No to jest jedyna opcja moim zdaniem, żeby dać obronę tytułów Unholy Union. Zdobyły tytuły w Europie, tak? Wielka Brytania to jest Europa, pamiętajcie.
jeszcze się nie odłączyli od Europy, tylko do Unii Europejskiej. Ale Unia przecież Europejska, UK nie należy nie do kontynentu europejskiego. Oni wyszli z niego przecież. Tak, tak piszą ludzie w komentarzach. Tak, zawsze. Odpłynęli sobie statkiem, parostatkiem w piękny rejs. Odepchnęli się statkami. Tak. Odepchnęli swoją wyspę. Ja powiem tak, że ja też nie do końca jakoś jestem fanem tego, jak oni poprowadzili Unholy Union w ostatnim czasie, bo chociaż nie, ostatnie tygodnie widać, że tam się coś dzieje, bo mamy też sytuację na Raw. Ta sytuacja na SmackDown z Jade i Bianco jest taka bardziej szara, powiedziałbym. Ale wydaje mi się, że o ile Unholy Union zdobyło tytuły dlatego, że to była Europa, to tak samo jakby widać po ich panowaniu, że to też nie do końca jakoś siadało. Nie mówię, że to jest złe panowanie, ani trochę, były znacznie gorsze. Ale po prostu jakoś tak, no, one dostały tytuły tak jak Saraya na All In rok temu. Po prostu, bo tak. I tyle. Odnosząc się do tego, jak się ta walka może zakończyć, jeśli zostanie przypięta którakolwiek Jade bądź Bianca, będę w szoku. Będę chyba nawet bardziej w szoku, niż gdyby Bianca turnęła na Jade, albo odwrotnie, bo też możemy założyć, że W może z jakiegoś powodu pójść w healową Jade. Czemu nie? Ale będę w szoku bardziej, jeśli któraś z nich zostanie przypięta. Mhm. Więc... Obaj dajemy duże szanse, że Unholy Union obroni tytuły. Tak, a raczej nie. Głównie dajemy... te szanse są spowodowane tym, tak. Że potencjalnie któraś z pretendentem może przejść Hilton, więc to pokazuje state of Unholy Union. Ale powiedzmy sobie szczerze, tak samo mogliśmy nie, mówić nie. Te dwa miesiące temu przy okazji Clash at the Castle. Ja bym bardziej powiedział State of Tag Team Championship. Bo... No ja to chciałem powiedzieć, jak ty się rozgadywałeś na temat panowania Unholy Union, ale stwierdziłem, że już nie będę kopał leżącego. Co się bądźmy szczerzy, wszyscy dobrze wiemy, że cała czwórka potrafi być dobra w ringu. Jade sytuacyjnie może nie wypalić, ale nie powiesz mi, że nie widać progresu ze strony Jade. Nie powiesz mi tego. Bo ja uważam, że ona wygląda w ringu teraz dobrze, póki... Wszystko idzie według planu. Nie wchodzi do linku. Bo, albo nie wskakuje, ślizgając się z trzeciej liny. Ale mówię, póki wszystko idzie według planu, moim zdaniem Jade zrobiła gigantyczny progres. I nawet pokuszę się o stwierdzenie, że zrobiła w obecnym WWE znacznie większy progres, niż jak była mistrzynią w AEW. Nie, no to jest oczywiste, bo tak myślę sobie, czy mógłbym znaleźć dobrą walkę Jade w WWE solową, oczywiście nie chodzi mi o solową. Tag teamową, no bo tag teamową to można powiedzieć chociażby ten triple threat na Clash of the Castle, który nie był najgorszy, ale solowo nie wiem, w AEW mam wrażenie, że pamiętam jedną solową dobrą walkę Jade i to chyba nawet plusy i minusy robiłem tej gali, więc to był naprawdę wyczyn, tak mi się wydaje. Natomiast na pewno zrobiła progres, to na pewno, bo już wykonuje więcej niż 4 akcje na krzyż. Więc to już jest jakiś progres, to trzeba jej przyznać. Pomimo wszystkiego, to na samym początku hejtowane połączenie ją z Bianką działa. Bo widać wpływ Bianki na Jade, moim zdaniem. W sensie, no pod względem postaci technicznym i w ogóle. W sensie działa moim zdaniem tylko dlatego, że w tym momencie nie mielibyśmy nic innego do roboty dla Jade. Tak samo dla Bianki, co już pokazują ostatnie dobre, długie miesiące, gdzie dosłownie Bianka nic nie robi. Nie robiła aż do tego debiutu Jade Cargill i jej połączenia w tag team. Nie wiem, no wydaje mi się, że Jade robi progres, ale nie jest to aż tak zauważalny progres, żeby powiedzieć, kurde, to był dobry transfer za AEW. W sensie na pewno WWE wykorzystuje ją lepiej jako promocyjną gwiazdę, jeśli rozumiesz, no tak, o co mi chodzi. No nie? Wiadomo, że to, ale... że głównie do tego celu była sprowadzona do WWE. No bo zgadza się. Wizerunek ma, trzeba to przyznać, no widowiskowy po prostu. Ona wygląda jak gwiazda. Tak. Nieważne, co robi w ringu, Jade wygląda jak gwiazda i WWE to wykorzystuje. Ona wygląda jak China. To jest taki sam kazus moim zdaniem jak China. Okej. Że wiadomo, to nawet... lepiej będzie patrzeć na wrestlerkę, która się wyróżnia. Aniżeli mamy kolejną potencjalną, nie wiem, Japonkę czy zawodniczkę, która po prostu dobrze się sprawuje w ringu,
ale nic poza tym. Ale postaci, Ria postaci są brane. Się wyróżnia. Sam wygląd no, jej. Tak no samo tak. Jade się wyróżnia. Samym wyglądem. Bianca była trochę inna sytuacja, była moim zdaniem, no ale nadal wyróżniała się samą przez moment charyzmą, którą miała. Jest i zrobiło swoje. Dobra, a żeby się nie rozgadywać o tej walce. Tak, nie wiem czemu tak długo o tym rozmawiamy. Podsumować dywizję KB, czemu nie? Tak, team. Możemy ją podsumować jednym słowem. Boję się. Nie powiem go. Co się to nie jest. To nie jest niecenzuralne. Powiem to. Nie powiem tego. Mógłbym to powiedzieć to samo całej dywizji tag team w WWE, tak samo w AEW, czyli gówno. Okej. Dobra, tak więc ostatecznie według ciebie, co się wydarzy w tej walce? Nie wydarzy się nic i Bianca Belair i Jade Cargill zdobędą tytuły. Czyli najbardziej logiczny, ale też najnudniejszy sposób rozwiązania tej walki. Okej. Ja pójdę według tradycji. 50-50, czyli będzie remis. Nie, od 3 lat to robię. Mianowicie Bianca Belair przechodzi heel turn. Czemu nie? A ja to pierwszy powiedziałem w tym podcaście. Okej, zgadza się, ale nie powiem, że myślałem o tym wcześniej. Że tutaj jakby jeśli Unholy Union ma jakoś wygrać, to albo Bianca, albo Jade musi turnąć i tyle. Bo inaczej nie widzę, aby któraś z nich została przypięta, tak szczerze. Dobra. Mamy dobre mistrzynie z dobrymi szansami. Tak. Takie pay-per-view jest najlepsze. Tak. Co mamy jeszcze w tej karcie? Mamy jeszcze sporo rzeczy, o których będziemy z pewnością dyskutować, ale zostawmy te sobie ciekawsze na koniec, więc przejdźmy teraz. Czyli Drew McIntyre kontra CM Punk. Chciałem o tym powiedzieć, ale myślę, że już nie będę leżał kopiącego, czy jak to się tam mówi. Dobra, przechodzimy do Mixed Tag Team meczu. Damian Priest i Rhea Ripley kontra Dirty Dominik Mysterio i WWE World Women's Champion. Ja wiem, jak się to wymawia dokładnie. Liv Morgan. Jeszcze raz Mixed Tag Team mecz. I to jest w sumie dość podobna sytuacja, mam wrażenie, że... Oczywiście wszyscy wiemy, że tu się wmiesza Judgment Day, come on, jakby to jest bardziej logiczne niż cokolwiek, ale... Niż zapewne Latino World Order. Pomińmy to, bo ja nie chcę rozmawiać o kolejnym połączeniu Dominika i Rhea. Dopóki Rhea nie przypnie Dominika w tym segmencie, to będzie git. Ale tak, przechodząc na poważnie, jak logicznie można dać Dominikowi i Liv tutaj szansę? Tak... Zabierając nawet Judgment Day, zabierając potencjalnie LWO, błagam WWE, nie LWO, ale jak nawet zabierając resztę Judgment Day, jak można dać jakiekolwiek szanse tutaj Dominikowi i Liv? Gdyby to miała być prawdziwa walka, Mixed Tag Team Match, ona powinna się skończyć squashem. No ale tak samo możemy powiedzieć o Tag Team Matchu od tytułu kobiet. Tak, zgadza się, tylko tam jest po prostu inna albo sytuacja, inny poziom inny poziom zainteresowania. Albo McIntyre kontra Punk. Punk już pokazał, jak dobrze mu idzie. No tam się squashem nie zakończy. Jak dobrze mu idzie w prawdziwych walkach. Tam się squashem nie zakończy. Bo ma 1-1-1. Musiałeś tam sięgnąć. Mówię, ja jestem ciekawy tego Mixed Tag Team meczu, bo obstawiam, że tutaj ponownie Judgment Day zrobi swoje, tylko jak to zostanie rozegrane, mnie bardziej ciekawi. Bo mówię, inaczej, jeśli dostaniemy czyste Mixed Tag Team Match, to tutaj to nie powinno długo trwać. Nawet nie tyle, co na poziomie Liv kontra Ripley, bo wiemy, że Liv jest w stanie trochę w ringu z Ripley wytrzymać, co zresztą pokazało SummerSlam, ale w przypadku Dominika i Priesta, Priest powinien przez niego przejechać i tyle tak naprawdę. No. A właśnie, to jest w sumie pytanie, które zapytam teraz, bo zapomnę. Jak ci się podoba nazwa Terror Twins? Bo ludzie nie zdają sobie sprawy, że ta nazwa była jeszcze za czasów Edge'a. I teraz wszyscy, WWE wymyśliło kolejną nazwę. I takie, nope, ta nazwa była za czasów Edge'a jeszcze. Nie kojarzę jej za czasów Edge'a, ale coś mi to mówi. Ale nie wiem, czy była ona potrzebna? Moim zdaniem nie. Ale też zależy, ile będziemy szli w ten tag team pomiędzy nimi z drugiej strony. No bo to jest mixed tag team, więc też trzeba pamiętać, że no... W końcu ich drogi się rozłączą w pewnym momencie. Tak. Zgadza się.
Ja dodam od siebie, że mi się nazwa podoba. Terror Twins. Tak, tak dobrze brzmi, patrząc i na Priesta, i na Ripley, jakby na ich postać teraz. Wydaje mi się, że pasuje. Dlatego byłem mega zdziwiony, jak ludzie negatywnie zareagowali na tą nazwę, więc chciałem poznać twoje zdanie. Ja, trochę brzmi jak taki stary trash. O, serio? To nawet nie ten poziom, moim zdaniem. Lepiej to niż Pure Fusion Collection. To możemy się, kurwa, wszyscy zgodzić. Nie wiem, kto wpadł. Dobra, nie będziemy tu wchodzić, może lepiej, bo to się przeciągnie na długą rozmowę na temat buczów, czy innych Nuka, czy Republików i takie tam. Wracając do Mixed Tag Team meczu. Sama nazwa jest taka, no, spoko. Jest, po niepotrzebna, prostu, moim zdaniem, ale... Okej. Okay. Bo się zgodzę, wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało, tak? Wątpię, że ta rywalizacja ex-Judgment Day kontra New Judgment Day zakończy się na tej gali, tak naprawdę. Wydaje mi się, że idziemy w Bad Blood, tylko kto no z tak. kim. Kiedy wreszcie Balora w to wszystko normalnie włączą, bo to już jest też takie, ech. Chociaż nie wiem, czy Balora warto ratować. Nieważne. Nie, on pasuje do Street Trash, więc... Dominika też tam można wrzucić, dopóki nie pokona Rey Mysterio czysto. Szczególnie, że to on wymyślił tą nazwę podobno. To już jest też... Czemu mnie to nie dziwi? I mean, dobra, nie wchodźmy w to, bo mówię, te nazwy mogą nas przyciągnąć do tej rozmowy mocno. Mówię, tak absolutnie szczerze, nie mam pojęcia, jak ta walka będzie wyglądała, bo wydaje mi się, że bardzo szybko włączy się tutaj Judgment Day i będziemy mieli typowy numbers game i takie tam. Ale też boję z drugiej strony, tego. Ja się też tego boję, ale też z drugiej strony, Priest jest byłym mistrzem świata, który był długo mistrzem i był mistrzem w oczach ludzi całkiem przyjemnym. Ripley, bądźmy szczerzy, ona powinna przechodzić przez obecną dywizję kobiet po każdej osobie bez żadnego problemu, więc tutaj Liv nie może być poważną dla niej przeszkodą. Ale też z drugiej strony zakopani mistrzyni świata, tak po prostu. Szczególnie przed potencjalną walką w Hell in a Cell meczu. Potencjalnie. Zgadza się. Nie wiem. Ja nie mam żadnych nawet jakichś takich swoich fantasy bookingów czy pomysłów dotyczących tej walki, bo kompletnie nie mam pojęcia, szczerze. Kompletnie. Ja miałem taki problem też, że ta walka mnie zbytnio nie interesuje. Ona jest taka, żeby przedłużyć tę rywalizację. Tak, tak. To było pewne, że dostaniemy tę walkę już po SummerSlam. Ale szczerze, normalnie gdyby tu było, nie wiem, z 8 walk na tej gali Premium Live Event, nie miałbym z tym żadnego problemu. Ale w momencie, kiedy mamy strasznie ograniczoną liczbę tych walk, mamy 5 walk na zasranej gali Premium Live Event, gdy rywalizacji mamy potencjalnie więcej, mamy tę rywalizację potencjalną o mistrzostwo interkontynentalne, równie dobrze mogliśmy dostać, nie wiem, triple threat pomiędzy Bronem Breakerem, Bronsonem i Bronem Stromanem, ewentualnie tam samego Zayna wrzucić do tego i zrobić Fatal 4-Way, albo Ilię Dragunowa, albo Chada Gable'a, albo Uncle Hardiego, albo Sheamusa, albo Kaiserkę, albo nie wiem. By the way, bo znowu wyleci mi z głowy, to jest mała ciekawostka, którą ty mi podesłałeś, a czy to ja tobie podesłałem, już nie pamiętam, ktoś komuś podesłał, że na live eventach Gunther walczy z Ilią Dragunowem i social media WWE normalnie na swoje kanały wrzucają highlightsy tej walki, więc tak na szybko pytanie do ciebie, jedno, dwa zdania. Czy to jest potencjalne teasowanie czegoś, czy raczej nie? Nie, wątpię, żeby tak szybko do tego doszli. W sensie ja, wiele osób sądzi, że oni dostaną swoją walkę na WrestleMania już. Ale nie wiem, wydaje mi się, że najpierw Dragunov powinien przejść przez Mistrzostwo Interkontynentalne, czy to skutecznie, czy nie. Wydaje mi się, że za wcześnie na to mimo wszystko. Jeśli już mieli to robić, no to o Mistrzostwo Interkontynentalne, gdy Gunther był mistrzem. Nadal uważam, okay, że spokojnie Dragunov mógł odpowiedzieć na jego otwarte wyzwanie. Nadal jedna z niewielu osób, która pokonała Gunthera, więc... Jak najbardziej. To jest poważne zagrożenie dla Austriaka, ale nie w tym momencie, moim zdaniem. Okay. Są zdecydowanie w innych miejscach obecnie na Raw. Gunther jest mistrzem świata. Ilia obecnie nigdzie nie jest, więc... A Ilia jest, nie, jest w lower midcardzie. Jest w triple threatie na następnym Raw. No tak. Więc to może być ciekawe. Mam nadzieję, że on przejdzie. Szczególnie, że na Breakera musimy rzucić Babyface'a, więc taki Ilia...
Chociaż wydaje mi się, więc że pójdzie Jay Uso. Będzie to raczej Jay. Dobra, wracając już, aby zakończyć temat Mixed, ale mieliśmy dużo do powiedzenia na temat tej walki. Jak ostatecznie od ciebie się... Co chciała powiedzieć? Nieważne. Tak. Jak ostatecznie według ciebie się to rozegra i w jaki sposób podbudują Bad Blood według ciebie? Bo chyba możemy się zgodzić, że ta walka jest podbudową pod Bad Blood i nic więcej, tak? Oczywiście. To jest przedłużenie storyline'u i tyle. Mhm. Tak samo jak Drew McIntyre kontra CM Punk jest przedłużeniem storyline'u, żebyśmy dostali kolejną walkę na Bad Blood. Mhm. Wydaje mi się, że spokojnie mogą dać zwycięstwo Dominikowi, żeby podbudować go trochę. Mhm. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że dawanie drugiej porażki z rzędu Damienowi i Lee, no to jest jednak trochę błąd. Z jednej strony osłabienie, szczególnie Lee. No tak. Ale można potencjalnie ich podbudować walkę na Bad Blood. Okay. To może być spokojnie, nie wiem, danie jej miana pretendenta, nie wiem, po walce może podnieść tytuł Lee i tyle. I to może być tyle. Dobrze w sensie wiemy, jest że mistrzynią, tytuł i tak podniesie. Bo Leaf czy Ripley? O kim mówisz teraz? Że Ripley po walce podniesie tytuł Leaf. A, bo powiedziałaś, że Leaf podniesie po walce tytuł. I miałem takie, ale ona jest mistrzynią. Nie, że podniesie tytuł Leaf. O to mi chodziło, nie wiem jak powiedziałem. Dobra, nieważne. Okej. To nie jest ważne, możliwe, że ja się dosłyszałem. Okej, rozumiem, o co ci chodzi, rozumiem. Ja od siebie dodam, że wydaje mi się, że porażka w tej walce, szczególnie jeśli się pojawi Judgment Day, ja dobrze wiem, że się pojawi Judgment Day, nie zaszkodzi ani Ripley, ani Priestowi. To ich kayfabe'owo osłabi, ale w oczach ludzi im to nic nie zrobi. I wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie, aby osłabić ich kayfabe'owo, aby już nie byli tacy, że haha, możemy wam zrobić co chcemy, tylko takie, fuck, zjedliśmy porażkę na pay-per-view. Ale to też jakby na Bad Blood sprawi, że okej, nieważne, to jest nadal Ripley, Bloody Ripley, to jest dalej Damien fucking Priest, więc jakby im to nie zaszkodzi, ale z drugiej strony może dać trochę więcej Dominikowi i Leaf i wydaje mi się, że oni tego bardziej potrzebują teraz. Potrzebować na pewno potrzebują, ale wydaje mi się, że mimo wszystko potrzebujemy tych zwycięstw face'ów na tej gali, bo obstawiam, że to może być jedni z trzech face'ów, którzy... czterech face'ów, którzy wyjdą z tej gali zwycięsko. Nie wiem, wydaje mi się, że ktoś musi tutaj zgarnąć zwycięstwo z face'ów. Okay. Jeśli ktoś to miałby być, no to niech to będzie ta Ripley i Damien mimo wszystko. Okej. Okay. Nie, po dwóch porażkach na SummerSlam przydaje mi się ta wygrana, wydaje mi się. Okej. Okay. Ja mówię, tutaj bardziej bym stawiał na Dominika i Leaf, bo wydaje mi się, że im to zwycięstwo da trochę więcej. Plus skorzystamy na tym, jeśli Ripley zostanie trochę osłabiona. Mm-hmm. A Priest moim zdaniem i tak jest w dobrym miejscu, więc tutaj ani wygrana, ani porażka mu tak naprawdę nic nie daje, bo chyba wszyscy możemy się zgodzić, że WWE zrobiło dobrą robotę, robiąc z niego babyface'a w ostatnim czasie. Najpierw Gunther, który go postawił dość over. Teraz mamy rywalizację z Judgment Day. Publiczność go kocha teraz, więc mówię. Nie, porażka mu nie zaszkodzi, ale da to trochę wiarygodności obecnemu Judgment Day, a bądźmy szczerzy, jakakolwiek wiarygodność im się teraz przyda. Nie, ja też mam takie wrażenie, że żeby dali mu to zwycięstwo teraz w tym Mixed Tag Team meczu, żeby na Bad Blood potencjalnie dostał w łeb od Balora. Okej. Okay. Żeby, nie wiem, wypisać go chociaż na trochę. Wydaje mi się, że wypisanie go z telewizji na, nie wiem, parę miesięcy i danie go, jego powrotu na Royal Rumble dopiero i przeciągnięcie tego story do WrestleMania z Judgment Day wydaje mi się, że będzie lepszym rozwiązaniem niż zakończenie tego story, nie wiem, w Arabii czy też na Survivor Series. I szukanie czegoś kompletnie nowego, a w tym momencie szczerze nie widzę nic dla niego. Okej, ja aż tak daleko nie sięgałem szczerze, jeśli chodzi o jakieś plany czy coś, ale okej, czaję o co ci chodzi, więc to w sumie fajnie, że mamy rozbieżne podejście do tej walki. Zobaczymy co się sprawdzi.
i w ogóle. Mamy trzy walki. Czy idziemy według poziomu zainteresowania, czy idziemy tak, jak WWE pisze? Może pójdźmy względem poziomu zainteresowania. Co ty na to? Nie mam pojęcia, jakie jest zainteresowanie. Pójdźmy McIntyre'em i Punkiem. Wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce. Niech będzie. CM Punk kontra Drew McIntyre. Strap match. WWE potwierdziło, że trzeba będzie klepnąć cztery razy każdy. Jeden raz każdy narożnik, cztery z rzędu daje ci zwycięstwo. I moim zdaniem, wydaje mi się, że zgodzisz się z tym, moim zdaniem to kiwam osłabia głową, ich rywalizację. Kiwam głową poziomo, więc chyba znasz moje zdanie. Wydaje mi się, że strap match w ten sposób osłabia ich rywalizację, bo podsumujmy sobie całość. W sumie uważam, że problem tej rywalizacji zaczął się trochę wcześniej, za chwilę do tego dojdę. Mamy... Rollins! Tak. Mamy, słuchajcie, dość prywatną rywalizację. Moim zdaniem naprawdę dobrze rozegraną prywatną rywalizację. Mhm. McIntyre mówi, nie chce Punka. Punk mówi, a pierdol się McIntyre. McIntyre kontuzuje go na Royal Rumble. Pomimo kontuzji to była najlepsza rzecz, jaka spotkała to wszystko, bo gdyby CM Punka kontuzjował ktoś inny czy coś, to już ciężko byłoby to wszystko w ten sposób prowadzić. Ale kontuzuje go McIntyre, co dodaje tutaj tej mocnej prywaty. Mamy sytuację z WrestleMania, mamy sytuację z Clash at the Castle. To wszystko narasta. Dziękuję, że nie wspomniałeś o Money in the Bank. Prawie dziękuję, zapomniałem. Donald. Dziękuję. Wrzucamy tam Sefa Rollinsa. Wrzucamy tam... W ogóle sytuacja Rollinsa jest jeszcze zabawniejsza, bo dostał powrót, dostał walkę z Priestem, dostał sędziego specjalnego na SummerSlam, dostał 47 tsunami i znowu go pewnie pół roku nie będzie. Obstałem, że do Royal Rumble spokojnie. I Bronson siedzi sobie w szatni bez żadnych konsekwencji, jak pewien piłkarz szalkę. Nie wiem, o co chodzi, ale rozumiem. O Tomasza H. Nadal nie wiesz, okej. Okay. Chyba wiem i nie podoba mi się, gdzie to wszystko idzie, więc ominmy. Wydaje mi się, że Rollins już tutaj lekko spowolnił tą całą rywalizację i teraz dostajemy strap match. Mhm. Szczerze powiedziawszy, gdyby to był strap match na zasadach jesteśmy związani liną i musimy wygrać z pomocą przypięcia, poddania bądź KO na przykład, spoko. Tymczasem mamy prywatną rywalizację, gdzie powinni się dwóch napierdalać do nieprzytomności. Teraz będzie tak, okej, ja ci wpierdolę, wezmę cię na bary i będę chodził i klepał narożniki. Po co? Nie lepiej, no może inaczej, ja to rozumiem, ponieważ oni chcą tą totalną nawalankę zostawić na Bad Blood. Ale ten strap match tu przeszkadza, bo to jest takie, zamiast skupić 100% swojej siły, aby wpierdolić ci tak, że odpłyniesz i wygram walkę z tego powodu, ja cię muszę trzymać na plecach i klepać narożniki. I przez to walka będzie wolna jak last man standing matche zapewne. Tak. Chociaż bądźmy szczerzy, w ostatnim czasie last man standing matche nie były wcale tak źle rozgrywane. Ale ogólnie last man standing matche no są wolne, bo mamy bardzo dużo odliczeń. Tak samo będzie i tutaj. I nie wiem, czy mi się to podoba, tak szczerze. I to jest coś, o czym chyba rozmawialiśmy już wcześniej, że dużo osób myślało, że Bash in Berlin to będzie gala mocno przejściowa, no nie? Ale nie przejściowa, jest typu przejściowa. Dostajemy walki takie jak Mixed Tag Team Match, tylko ja na przykład w pewnym momencie uważałem, że Punk i Drew nie dostaną walki na Bash. Dostaną razu walkę na Bad Blood. O to mi chodzi, że to jest przejściowa gala, nie? Mhm. Tymczasem dostają walkę na Bash, mamy strap match, okej, będzie to brutalne, bądźmy szczerzy, zresztą ich segmenty pokazują, że oni nie będą się oszczędzać, jeśli chodzi o bicie się po plecach tym pasem, ale sposób, ale to, co musisz zrobić, aby walkę wygrać, spowolni samą walkę i zabierze trochę tej takiej brutalności typu, ja chcę zrobić wszystko, abyś ty przestał istnieć i tyle. I to mi szczerze przeszkadza w tej stypulacji, aczkolwiek wydaje mi się, że czeka nas po prostu dobra zabawa, gdzie dwóch naoliwionych facetów będzie się biło paskiem od sporni. I będę chyba to widział na żywo. I będziesz to widział na żywo. O, kurde. Zazdro. Mówię. Nie twierdzę, że to jest złe story, bo cały czas mi się podoba. Szczególnie bardziej mi się podoba postać Drew niż Punka teraz, co jest w sumie nie, zabawne. Nie, no to wiadomo. Punk moim zdaniem jest
No, no jest. Nie, mi bardziej chodzi o to, że jakim wielkim fanem Punk'a ja jestem. A, okej, okay, w ten sposób. Jesteś Punk'iem CM Punk'a. Jestem Punk'iem CM Punk'a, zgadza się. Ale Drew w tej rywalizacji jest poziom wyżej niż Punk. Nie, no to wiadomo. I zobaczymy, czy tak będzie na Bash, czy nie. Z tego, co pamiętam, to tobie chyba sama w sobie stypulacja też się nie do końca podoba. Bardzo nie lubię stypulacji, które kończą się tym, że zawodnicy są czymś związani. Jak dobrze pamiętam, to mieliśmy bardzo mało takich dobrych pojedynków, które miały takie stypulacje. Mieliśmy strap mecz pomiędzy Danielem Bryanem i The Fiendem i to było świetne. Tyle, że no wtedy było do przypięć. To była zasadnicza różnica. Mieliśmy, pamiętam, Briscoes kontra FTR w Dog Collar mecz, co jest podobną stypulacją praktycznie. No tak samo jak... Tyle, że tam nie jest do... tapnięcia narożnika, tylko po prostu do przypięć najczęściej. Mogę się mylić, ale to samo było z Punk MJF? To był Dog Collar match. Mm-hmm. No, ale to można liczyć, że to są podobne stypulacje. No tak, moim zdaniem to są bardzo podobne, tyle, że w swoich założeniach są identyczne praktycznie, tyle, że zakończenie może być różne. Mm-hmm. Zgadza się. Ale mieliśmy naprawdę mało dobrych takich pojedynków strap lub Dog Collar. I z jednej strony ja rozumiem, czemu oni postanowili dać to do tych do narożników, bo przypominam, Drew McIntyre nie przegrał żadnej solowej walki w tym roku, która nie była o tytuł mistrzowski. Wszystkie solowe pojedynki na Raw, na SmackDown nie, ale nawet ten SummerSlam nie było o tytuł, a wygrał. To był singles match, mimo wszystko. Tutaj znów, bez tytułu na szali żadnego, będzie to walka jeden na jednego i tutaj Drew może przegrać, ale nie zostać przypięty. To może go jednocześnie nie osłabić, a przedłużyć tę rywalizację do Bad Blood, gdzie zapewne dostaniemy albo Hell in a Cell, jeśli Punk będzie w stanie to zrobić, albo to dostaniemy First Blood Match. Nie? To są dwie stypulacje, których się raczej spodziewamy. W tym przypadku. Mhm. I stypulacja bardzo pomaga CM Punkowi w tym pojedynku. I nie wiem, czy jestem tego fanem, też z drugiej strony, no bo ona nam wprost wskazuje, kto może to wygrać, kto powinien to wygrać, bo wątpię też, żeby Drew wygrał i zrobił tę rywalizację 2-0, bo to by było trochę bez sensu. Wciąż obstawiam, że Punk wygra tę rywalizację, ale to będzie temat na inny film. Natomiast tutaj nie spodziewam się ani niczego dobrego. Może to i lepiej, bo nie mam żadnych oczekiwań. Mhm. Liczę na dobrą nawalankę, na taką samą liczę na SummerSlam. Nie dostaliśmy jej praktycznie. I mam wrażenie, że największy problem tej rywalizacji są właśnie jej walki, jej stypulacje. Bo jak na razie dostaliśmy jedną walkę i dostaniemy drugą walkę, która no będzie hit or missem, powiedzmy to sobie szczerze. Albo to dobrze, skończy się dobrze, albo tragicznie. Moim zdaniem SummerSlam skończyło się bardzo źle, jeśli chodzi o to, jakie były oczekiwania. Okej. Okay. Bo choć cała walka była w porządku po prostu. Tutaj musimy pójść trochę wyżej. I moim zdaniem te narożniki trochę ją psują. Ale jestem ciekaw, co oni będą w stanie wykrzesać z tej stypulacji. Żeby to się nie skończyło naprawdę jakąś kompromitacją. Bo strap mecze to jest faworyzowanie właśnie takiego nudnego, topornego, powolnego, tak jak powiedziałeś, wstawania, przerywania tych narożników i... To się może tak skończyć, a może się skończyć tym... Trzy narożniki klepnięte, do czwartego zostało pół metru i pół godziny się ciągać. I dostajemy ten... Przerwanie. No w tej rywalizacji, tak. Loblo. Hej, nie ma na Nakamura i tak się po jajach biją. No. Tak, dokładnie. Więc w sumie mamy dość podobne zdanie. Ja tylko dodam to, że pomimo wszystkiego, pomimo tego, że źle się wypowiadamy na temat, jeśli ktoś to słucha, to może zrozumieć, że my negatywnie podchodzimy do tego wszystkiego. Ja powiem ze swojej strony, że ja jestem zafascynowany rywalizacją.
U mnie to nic nowego, że jestem negatywnie nastawiony, więc... No tak. Ja jestem zafascynowany rywalizacją. Mi przeszkadza trochę to, jak są rozgrywane same walki. SummerSlam nie do końca mi siadło, aczkolwiek uważam, że to była po prostu dobra walka, nic więcej. Strap match, boję się, jak to wyjdzie. Też nie mam żadnych oczekiwań, bo ponownie wszyscy wiemy, że najlepsze dopiero przed nami, mianowicie Bad Blood, o ile Punk w tym czasie się nie połamie. A są na to niestety dość spore szanse, patrząc na jego historię w ostatnich latach. Oby nie. Obyśmy dostali jakiś Hell in a Cell czy coś takiego. Ale ten strap match, no ja mam więcej obaw niż oczekiwań, jeśli to w sumie logicznie brzmi. Boję się właśnie tej toporności. Boję się, że to rąbnie z tego powodu, że będziemy... To będzie walka trwająca 40 minut, gdzie będzie 6 minut akcji i nic więcej. Obyśmy się mylili. Obyśmy się jak najbardziej mylili, bo potencjał jest, storyline jest, nienawiść jest. Mhm. Kwestia tylko tego, abyśmy dostali dobrą walkę. I ponownie, obu na to stać. Powiedzmy tylko sobie szczerze. Tylko się oszczędzać do Bad Blood. Obecne realia pokazują, że spokojnie możemy dostać coś brutalnego, naprawdę brutalnego. No tak. Jeszcze 2-3 lata temu powiedziałbym, że nie ma szans na takie coś jak MJF kontra CM Punk. Ale już nawet samo SmackDown kiedyś pokazało, że oni są w stanie pokazać po prostu krew tej rywalizacji. Tak po prostu, na losowym SmackDown. A, to było w Chicago, tak? Gdzie tak. Punk dostał wpierdol. Tak. Mhm, okay. I Drew odszedł z federacji, nagle się pojawił i też nie poniósł żadnych konsekwencji. Pozdrawiamy Adama Pearce'a, na pewno to ogląda. Jesteś świetnym generalnym menadżerem. Pozdrawiam. Tak. Wreszcie zrób coś z Bronsonem. Tak, albo dostaniesz Bump of the Week. No, okej. Okay. A tego nie chcesz. Powrót. Wiesz o tym, że nie chcesz, bo słuchasz naszego podcastu. Będziesz w jednym koszyku 100 razy z Britt Baker, więc... I z Dustinem Rhodesem. I z Dustinem Rhodesem. Tyle, co pamiętam z tego. Ponownie. Może to i lepiej, że nie mamy dużych oczekiwań względem tej walki, bo mamy więcej szans na zaskoczenie się, albo za tydzień powiemy, fakt, to była po prostu dobra walka, czekamy na pieprzone Bad Blood i nic więcej, no nie? Mhm. I wydaje mi się, że w to mogą pójść, że to będzie ponownie taka przejściowa walka, nic więcej. Ale no zobaczymy. Ponownie, bardzo negatywnie się wypowiedzieliśmy na temat tej walki, ale ponownie podkreślę, przynajmniej z mojej strony, ja jestem zafascynowany tą rywalizacją, czekam na więcej. I tyle. Dobra, ostatecznie, patrząc na wszystko, co sobie powiedzieliśmy, z Berlina zwycięsko według ciebie wyjdzie? Chicago Made Punk. Uff, okej. Okay. Ja uważam, że pójdziemy dalej w to, że Drew wygra i będzie miał takie, okej, to jest zakończone, ja idę dalej i Punk zacznie robić coś naprawdę brutalnego, coś poważnego i przejdziemy do Bad Blood. Więc pomimo tego, że Punk zaliczył już porażkę, o Jezus Maria, mój energetyk poszedł nie tam, gdzie trzeba chyba. Wydaje mi się, że tutaj Punk może zjeść drugą porażkę, aby napędzić jeszcze bardziej to, że Punk będzie miał takie, okej, muszę wejść w nowy tryb brutalność i pieprzone Hell in a Cell, albo coś, tak jak Marcin powiedział, First Blood. Chociaż First Blood, moim zdaniem, patrząc na ich możliwości, to Punk idąc po rampie już może sobie coś rozciąć i w ogóle. Więc nie wiem, szczerze, chyba nie chciałbym First Blood. Słucham. O, dobra, jest chyba w porządku. Bo ja słyszałem dosłownie przez ostatnie 20 sekund takiego robota, że zrozumiałem tylko Punk i proszę. Masz podgląd mojej kamery? Tak. On rzeczywiście pokazywało mi, że wstrzymało coś. Ale to chyba u ciebie, wiesz? Bo u mnie nie, wszystko działało. Na Discordzie mi pokazujesz, nie mam żadnego nie mam żadnych strat pingu. U mnie było tak, czyli Discord coś. No nieważne. Wszystko działa dalej, pani. Nie przerwało nam. Szoki. Problemy techniczne VIF. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu ich już nie będzie. Holy fuck, mam nadzieję, że ich nie będzie. Powtórzę to, co powiedziałem, bo Marcelowi przerwało.
A co ja mówiłem? Przejdźmy do następnej walki, nie mam pojęcia, przejdźmy co jest do następnej jeszcze. Walki. A, dobra, wiem. Wyjaśniłem, dlaczego nie chcę First Blood. Bo First Blood. Ja chcę, żeby oni weszli do klatki Hell in a Cell i zaczęli się napierdalać. I jeśli to ma być First Blood, whatever, to może ograniczyć brutalność, żeby przypadkiem ktoś się nie rozciął czymś gdzieś, czy coś takiego. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Mm-hmm. Wolę Hell in a Cell i w sumie tyle możemy powiedzieć na to. Skoro idziemy... Słuchaj, jak jesteś takim Markiem, to ty wiesz, gdzie możesz oglądać takie fantasy bookingi. A gdzie mogę je oglądać? Dobra, załapałem. Wywiad do z dziś Punkiem. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy nie. W sensie on powiedział coś takiego, ale to nie było stricte skierowane w stronę AEW. Konrad nas wtedy troszeczkę... Nieważne. Skoro mówimy o zainteresowaniu, to słyszałem, że chcesz przejść do walki o Undisputed WWE Heavyweight Championship Cody Rhodes kontra Kevin Owens. Czyli wiesz, zostawiamy... czemu chcę teraz do tego przejść? Bo mam wrażenie, że dosłownie, że dostaniemy tak jak na Clash of the Castle w main evencie Mistrzostw World Heavyweight. W sensie szczerze, wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia jak Gunther zamykający to show. Tak, jest inne wyjście. No Cody, wiem. Masz na swojej koszulce. Żeby nie było, nie był to umyślny zakup. Dostaliśmy z Russell Crate, a nigdy w życiu nie kupiłbym koszulki Cody'ego. Ale koszulka bardzo fajna, design. No, to prawda. Bardzo, bardzo przyjemny. Podoba mi się w kij. Ale tematyczno, bo niemieckiego klubu. Trochę nie jest lubiany chyba w Berlinie, ale może być. Czyli na pewno będziesz w tej koszulce na basz, tak? Nie, nikuja. Ale w Berlinie była kupiona. A to w sumie... No dobra, nieważne. Przechodzimy do Cody Rhodes kontra Kevin fucking Owens. I może zacznijmy od tego teasowania. Zacznijmy od tego teasowania, które trwa od 2 tygodni na SmackDown. Czyli powrót do prawdziwego Prize Fightera. Wreszcie powrót Papa Powerbomb jako finisher, a nie ten pierdolony stunner. Niech on sobie ten stunner wykonuje jako akcja przejściowa. Mam to gdzieś. Nienawidzę ale tego stunnera. Jest tak nudny. Jest no tak jest bezpunkciowy, kiedy go Stone Cold nie wykonuje. Stone Cold powinien mieć, tak jak Randy Orton, monopol na swojego finishera. Skoro Tama Tonga nie może wykonywać swojego katera, to niech Owens nie wykonuje swojego stunnera. Ale w kij ludzi wykonuje cutter. Nie konkretnie tą kombinację, ale przecież Cody wykonuje z linka. No, ale nie w taki sposób. No okej, rozumiem, o co ci chodzi. I nie jako kończącą akcję, o ten. No przecież tam Tonga zmienili filmsong. Kiedy on katera wykonywał lepiej niż Randy Orton, moim zdaniem. Zmienili nawet mu finisher, to chciałeś powiedzieć. Filmsong też. Powiedziałeś, zmienili mu teamsong. No nie, no tak, ale... wracając. Od 2 tygodni mamy teasowanie powrót do Prize Fightera. Ostatnie SmackDown zakończyło się tym, że zatizowali to, że Kevin chciał uderzyć tytułem Cody'ego, ale po prostu mu go wręczył. Zatizowali powerbomb na ring apron tydzień wcześniej. I ja mam teraz taką obawę, mówiliśmy o tym przed SummerSlam, że ja jestem fanem teasowania. Ty wiem, że nie za bardzo, ja uwielbiam teasowanie, ale obaj przyznaliśmy przed SummerSlam, że WWE robi tego za dużo. Że oni teasują, wiedzą, że za ludzie się na to łapią. Za jaja. Zgadza się. I za mocno ciągną nas dosłownie, za jaja. Więc moje pytanie, czy tak samo będzie z Kevinem? Bo ja uważam, że tak jak oni prowadzą ten storyline, Kevin uważa, że nie zasługuje na tytuł, Cody uważa, że zasługuje, że nie powinni walczyć, Cody uważa, że powinni walczyć, Kevin mówi, że mam w sumie wyjebane dub i takie tam. Tymczasem mam takie wrażenie, że to powinno się skończyć dobrą walką. Cody wygrywa, come on, chyba nikt tutaj nie stawia, że Kevin zdobędzie tytuł, ale po walce... Pan kika wykonuje Kevin Owens. A nie, to nie ten, nie ta niech gala. Kevin po prostu rozpierdoli Cody'ego. Przecież on dostanie owację tej gali, nawet Gunther do niego nie dosięgnie. To prawda. Niech
Kevin, tak jak zrobił to z Samim, tak jak zrobił to z Jericho podczas Festival of Friendship. Zresztą na ostatnim SmackDown pokazali Festival of Friendship. Bardzo fajna sprawa. Jeden z najlepszych segmentów ever. Fight me. Niech on po prostu tego Cody'ego rozpierdoli. I na następnym SmackDown powie, wiecie co? Miałem rację, że z takim nastawieniem nie zasługuję na tytuł, ale z obecnym nastawieniem idę po tytuł. Mamy powrót Prize Fightera. Wszyscy zadowoleni, bo to jest najlepsza wersja Kevina Owensa. I tyle. Boję się, że oni mogą to zrobić na SmackDown. Że oni... Że na przed Bash? Tak. 24 godziny przed Bash. Oni zrobią to na SmackDown. Dadzą po prostu heel turn Kevina, żeby on wszedł na Bash już jako heel. Ale boję się, że to mu zaszkodzi, ponieważ już jako heel, jako prize fighter przegra pierwszą walkę. Lepiej niech przegra jako obecna postać. Niech po walce zaatakuje Cody'ego i dosłownie, tak jak to Kevin ma w zwyczaju, szczególnie z samym Zaynem, niech go po prostu rozwali, wykona mu kilka powerbombów na ring apron, wykona mu powerbomb na rampę, wszyscy będziemy zadowoleni, wszyscy będziemy cheerować, nieważne czy babyface'em jest tutaj Cody, czy jest nim Kevin. I szczerze wydaje mi się, że smak, bo teraz mamy odciętego Cody'ego wreszcie od Bloodline. Przynajmniej na razie. No nie. Solotizuje, że nie. No tak, solotizuje, ale wydaje mi się, że to nie dojdzie do tego. Przynajmniej miejmy taką nadzieję. Potrzebujemy teraz takiego prawdziwego monster heela, który stanie na jakiś czas przeciwko Cody'emu. Mhm. I zobacz, że odejmując Bloodline, SmackDown nie ma takiej osoby. No bo nawet patrząc o taką na roster Carmelo. SmackDown. Okej, masz absolutną rację. Twój ukochany Carmelo Hayes będzie monster healem rywalizacji z Cody'm Rhodesem. Tak. Wcale nie zapomnieliśmy o tym, że wdupił z Cody'm podczas swojej pierwszej walki na SmackDown, no ale to nic. Przynajmniej byli w main evencie i prawie Cody'ego zabił wtedy wykonując. I bardzo dobrze, co? Jedno... W Simsach oczywiście. Ja teraz sobie przyglądam roster. I nie ma osoby na SmackDown, która mogłaby jako Monster Heel stanąć przeciwko Cody'emu. Żeby cofnąć się do ostatniej transmisji na kanale, gdzie z Wojtkiem przejrzeliśmy całe rostery. To jest zabawne, że rzuciła mi się jedna osoba w oko i to jest Kevin Owens. No. Więc... Ja ci powiem, kogo mieliśmy w main evencie i Mistrzach Świata na tamten moment. Mieliśmy tak, mieliśmy Cody'ego Rhodesa, mieliśmy Randy'ego Ortona, mieliśmy AJ Stylesa, mieliśmy Kevina Owensa, Logana Paula i Romana Reignsa. No dobrze, Orton jest obecnie na Raw, ale pewnie wróci na SmackDown po porażce na Bash. Logan raczej odpada, wątpię, że W będzie chciało go teraz ściągnąć z powrotem do federacji, patrząc na to, co odpierdala znowu w social mediach. Kogo tam jeszcze podałeś? Owens, no to Owens. Kogoś jeszcze podałeś AJ pomiędzy nimi? Za trzecim razem już nie dostanie szansy. No tak, ale AJ przed chwilą walczył z Cody'm. Dobra rywalizacja, dobre dwie walki, możemy powiedzieć wprost. Dwie? Dobrze, dwie tam były walki. Ale jakby teraz cofając się ponownie do AJ'a, szczególnie, że jego nie ma od momentu, w którym to on prawie dostał schodkami od Cody'ego po walce, więc jakby... Spłakał się i poszedł do Japonii. Tak. Więc mówię, Owens, nawet mogę zdradzić teraz, że głównym punktem X rzeczy filmu przed Bash będzie Monster Heel Turn Kevina Owensa. Bo po pierwsze to nam da wreszcie wyczekiwaną złą postać na SmackDown, która nie jest z Bloodline. I bądźmy szczerzy, to jest coś, na co chyba wiele osób czeka, bo mamy dość face'owego Owensa. Nie jest wcale zły, ale nie jest też dobry. Plus jest healowy Owens nudny. Jest powtarzalny. No. Nie powiem, że nudny, bo nie jest. On dalej jest przyjemny do oglądania, przynajmniej według mnie. Jest zależy powtarzalny. Z kim rywalizuje. Jest monotonny, a patrząc na to, że przez ostatnie 3-4 lata w 90% walczył z Bloodline, to mam takie fuck it, wreszcie dajcie mu coś nowego. I Prize Fighter tą osobą jest. Mamy długo też Romana i mamy Fighterze, też The Rocka, pamiętajmy o tym, nie? Ale to nie są postacie, które Roman pociągną... To jest walka na raz, pewnie Arabia. The Rock pewnie też Arabia. I tyle. Beniu, ja nie chcę, żeby oni walczyli na WrestleMania. Ja mówię o
Kevinie bardziej z tego powodu, że on by był w stanie z Cody'm poprowadzić SmackDown przez dłuższy czas. No tak, tak, tak. Bo gdyby teraz Kevin turnął, moglibyśmy spokojnie dostać walkę na Bad Blood też w jakiejś popieprzonej stypulacji, bo obaj potrafią. I szczerze, nawet bym powiedział, że to się by mogło nie skończyć na Bad Blood, tylko mogliby to przyciągnąć. Jeśli dostaniemy tego Kevina Owensa, i wiem, że dużo osób nam często zarzuca, że mówimy, jeśli ktoś, żeby przeszedł zmiany, to cofamy się do ich postaci z NXT, ale prawda jest taka, że te postaci z NXT są ich najlepszą wersją. Więc z Owensem jest tak samo. To cofnijmy się do Face of the America. Ej, to nadal lepsze niż Owens Face. Dużo rzeczy jest lepszych niż Owens Face, więc tutaj Ameryki nie odkryłeś. Ja chcę jeszcze raz zobaczyć Owensa omijającego swoją twarz na stage'u. Oh, Boże, przecież to... Ja jestem ciekaw, czy to było zaplanowane, czy on zobaczył swoją twarz i takie, nope, ja to ominę. Nie wiem, ale to było jeszcze pamiętam, zawsze. Jak na dwóch tygodniówkach był ogolony. No, bo z żoną jakby odnowił ślub i to był taki dziwny widok Owens bez brody. Ale dużo mówimy o Owensie, ale jeśli chodzi o walkę o tytuł, to możemy się zgodzić, że Cody wins. Nie powiedzieliśmy ani żadnego słowa o Cody'm. Werwady. Bądźmy szczerzy, to się opiera na Owensie i czy turnie, czy nie. Taka jest prawda. To jest zabawne, bo... że na Summerslam mówiliśmy o tym, że albo Orton, albo Roman Reigns. Na Money in the Bank mówiliśmy o Solo Sikoa. Teraz mówimy o Owensie. Ale ja wiem, że teraz Cody spotyka się z wielką krytyką ze strony społeczności internetowej głównie, bo społeczność nieinternetowa go kocha i to gale pokazują. Ale chyba możemy się zgodzić, że jego obecny title reign dupy nie urywa. Ale to też nie jest wcale taki zły, jak ludzie piszą. To prawda. Jest po prostu typowo babyface'owy. To jest, stabilny jest taki mistrz. Jest taki jak każdy Johna Cena i Randy'ego Ortona. Przepraszam wszystkich psychofanów, dzieciaków, którzy się wychowali na Randy Ortonie i Johnie Cena, ale taka jest prawda. Oni byli nudni jako mistrzowie babyface'owi. Ja jako babyface'owi szczególnie. Szczególnie Orton, moim zdaniem. Ja tylko powiem to, że to jest dobry, stabilny mistrz. Szczególnie po Romanie. A to, że mieliśmy gigantyczne oczekiwania po WrestleMania, co jest zrozumiałe, patrząc na to, co się działo na początku tego roku wokół Romana, wokół Cody'ego, wokół Setha The Rocka, to wiadomo, że po WrestleMania to mocno, mocno spadło, ale mówić, że Cody jest złym mistrzem, raczej nie możemy. Jest powiedzmy sobie szczerze. I tyle. Jest takim mistrzem, jakim był Roman. Tyle, że Cody jest babyface'em i pojawia się co tydzień, a Roman pojawia się co miesiąc. Taka jest różnica. Cody niczym się nie różni, jeśli chodzi o panowanie od Romana, bo Roman też, jak mówił, to mówił to samo. Jedyne, co mówili inni, jedynie, co mówiło się innego, to mówił to Paul Heyman, albo Jay Uso, albo Sami Zayn. Nic innego się nie działo pomiędzy nimi. Pokazywało to chociaż Road to WrestleMania, gdzie The Rock robił całą robotę w storyline z Cody Rhodesem, a Roman Reigns był po prostu czwartoplanową postacią. Bo to była podbudowa do Cody kontra The Rock przecież, no co ty. Tak, do podbudowy do The Rock kontra Roman Reigns. Ale wtedy The Rock powiedział, ja mu wtedy mówię, daj Cody'ego do main eventu, ja poczekam. Tak. Ja nie chcę walczyć na WrestleMania. Dajcie Cody'ego tam. Ja go przyplę tylko pierwszego dnia. Będę miły. Wcale jego social media w płomieniach nie zmieniły jego zdania. Wcale tego to nie zrobi. Nieważne. Kevin Owens kontra Kevin Owens kontra Kevin Owens. Yep. Kevin Owens kontra Kevin Steen. Panie, zobaczyłbym taką walkę, ale tylko jeśli Kevin Owens byłby tą postacią z NXT. Taki Kevin Steen z Roh. Kevin Owens z NXT, no dobra, nieważne. Oby Kevin Steen wrócił kiedyś z farmy Brocka Lesnara. No, razem z El Generico, zgadza się. Więc chyba obaj możemy śmiało powiedzieć, Cody broni, ale to, co może się wydarzyć z Kevinem, jest większą zagadką niż sama walka tutaj, prawda? Mhm. I z tym się tutaj zgadzamy obaj, bo w sumie, co tutaj, zresztą... Walka będzie w porządku,
Walka będzie powinna być bardzo dobra, szczególnie jak są obaj babyface'ami, no yep. face'ami po prostu, więc nie będzie pierdzielenia się z, nie wiem, z obijaniem Cody'ego przez 90%, przez 20 minut, no. I wyzywaniem Cody'ego do publiczności podczas tych headlocków, jak to było z Romanem Reignsem na live eventach kiedyś. A, pamiętam. I Roman musiał zasłaniać swoją twarz, bo sam się śmiał. A, to jest klip w sieci z tego, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to niech wygoogluje Roman Reigns live event, nie wiem, Love czy coś takiego. I Kevin go trzyma w headlocku i Kevin rozmawia z publicznością i to było takie śmieszne, że Roman w headlocku zaczął się śmiać i musiał się zasłaniać rękowo, żeby ludzie tego nie widzieli. Trash Talking Owensa jest najlepszy, ale ponownie... Ringowo ma ta walka największy potencjał, moim zdaniem. O, okej. Przynajmniej na ten moment. Wiadomo, jeśli Owens przejdzie jakiś heel turn albo będzie podczas walki teasował ten heel turn, wydaje mi się, na że... pewno. Tak, bo z pewnością podczas walki będzie grał tego heela, ale nie będzie to taki heel, żeby to zepsuło walkę, moim zdaniem. Na 100%, jeśli przed Bash nie zrobią heel turnu, to jestem przekonany, że w czasie walki dostaniemy typu obaj są poza ringiem i nagle Owens bierze Cody'ego pod powerbomb na ring apron, ale takie czy zrobić to, czy nie zrobić tego, takie niby jestem, ale nie jestem heelem, coś w tym stylu, nie? Mówię, ja tylko... Co poza ringiem, Kevin bierze krzesło i pierdolnie mu w głowę. A Cody taki wstaje, sędzia, nic nie było. Nie dyskwalifikuj mnie tak samo, jak zrobiłeś z Lesnarem i z Hopkami. Tak. Mówię, ja liczę na dobrą walkę, a wydaje mi się, że mamy do tego podstawy, żeby tak po prostu i było. Ale przede wszystkim liczę, żeby wreszcie Kevin się złamał. Aby wreszcie Kevin powiedział, jebać to wszystko. I nawet widziałem nie będę ostatnio tego na Twitterze ciekawą teorię, jakoby potencjalne te heel turny Owensa i Ortona miały prowadzić do heel turnu właśnie Cody'ego Rhodesa, który by dostał dosłownie załamania nerwowego. Ktoś został zdradzony przez AJ Stylesa, Kevina Owensa, Randy'ego Ortona w przyszłości zapewne. No i to by prowadziło do jego załamania i przejścia heel turnu do Homelandera. Homelander, Kevin, Kevin Cody też. Rhodes. Ktoś, ja aż sobie to zobaczę, ktoś u nas na grupie kilka dni temu coś podobnego napisał, że jego teoria była coś w stylu, że a co jeśli to całe teasowanie wszystkich osób wokół Cody'ego heel turnu doprowadzi do jego heel turnu, ponieważ on przestanie komukolwiek ufać i będzie się czuł, że jakby no każdy mu wbija nóż w plecy, więc on to zacznie robić jako pierwszy. Coś takiego, ja próbuję to znaleźć na grupie, ale jest na grupie naszej ostatnio tyle postów, że... Nie, ja to widzę dopiero po heel-turnach Kevina i Ortona osobiście. Okej, czaję. Bo do WrestleMania tego nie zobaczymy. To na pewno. No bo jak mielibyśmy to zobaczyć do WrestleMania? Po WrestleMania spokojnie moglibyśmy to zrobić. Szczególnie, że... W najlepszym wypadku dla mnie Cody nie wychodzi z WrestleMania jako mistrz. Okej. Nie mogę tego znaleźć. No dobra, trudno się mówi. No tak, ale jeśli chodzi, już zamykając temat Cody, Kevin, to tak, obaj stawiamy bo na... Ja chcę iść spać. Cody kontra... Jebać Gunther kontra Orton. Dograsz sam. Dogram sam. Stawiamy na Cody'ego i z nadzieją, że Kevin pęknie i tyle. Tak. Jesteś w stanie zobaczyć wygraną Cody'ego przez dyskwalifikację? To by mocno zależało od tego, co zrobiliby z Kevinem. No heel turn Owensa. Wprost. No ale co, on sam siebie pozbawia tytułu? Mhm. Nie wiem. Po prostu zaczyna rozwalać Cody'ego i tyle. I sędzie taki, okej, fuck it. Okej, szczerze tak. Musieliby to jakoś wyjaśnić, dlaczego Kevin zaprzepaścił swoją szansę o tytuł, ale szczerze tak. Szczególnie, że ten Owens, ten Prize Fighter, no miał swoje momenty, że on miał wywalone na stawkę i po prostu chciał rozwalić swojego przeciwnika i tyle. Sami więc John Cena w pewnym momencie. Jeszcze przed ich walką na Elimination Chamber to było? Nie, to było... Kiedy on pokonał Cena? Elimination Chamber. Elimination Chamber. To chyba... Dobra, nieważne. Bo no, już, nieważne.
już się zaczynam sam plątać w tym. Przejdźmy do walki, która szczerze ciekawi mnie najbardziej, ale nie z powodu samej walki. World Heavyweight Championship match Gunther kontra Randy Orton. Swojak kontra osoba bardzo obca dla publiczności. Pomimo tego, że jest to Randy Orton. I w sumie dyskutowaliśmy chwilę przed live'em na ten temat. I WWE buduje narrację. Zresztą sam Orton powiedział na ostatnim Raw, że będzie na terytorium wroga. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak ta europejska publiczność na Ortona zareaguje, patrząc na to, że przeciwko Ortonowi stanie, bądźmy szczerzy, obecny bóg europejskiego wrestlingu, mianowicie Gunther. Bo ty, o ile się nie mylę, uważasz, że nic nie będzie, Orton dalej będzie cheerowany jak zawsze i tyle, tak? Tak, uważam. Szczególnie, że no nie w większości, ale sporą częścią publiczności na Bash in Berlin to będą właśnie tacy typowi niedzielni fani wrestlingu, którzy po prostu przyjdą, zobaczą Randy'ego Ortona i zaczną chillować. I jestem pewien, że podobnie jak we Francji, jak na Raw często ostatnio, będzie po prostu śpiewany jego theme song. Może będzie jakieś buczenie na samym początku. Wydaje mi się, że to będzie podobna sytuacja do, nie wiem, do Chrisa Jericho czy CM Punka na zeszłorocznym All-In, że na początku było buu i nagle wszyscy śpiewali Cult of Personality i Judas. Rozumiem, o co ci chodzi. Ja szczerze uważam, że na galach w Europie jest mało niedzielnych fanów z powodu ceny biletów i dostępności biletów. Dlatego uważam, że publiczność we Francji była taka over, bo to byli typowi tryhardowi fani wrestlingu. I wydaje mi się, że w Berlinie może być tak samo. Bądźmy szczerzy, bilety nie były tanie, biletów było mało jak na takie wielkie show. Nadal są. Więc nadal są, ale no jakby rozumiesz, o co mi chodzi. Pomimo wszystkiego to są bardzo drogie gale. No Clash są to jeszcze, bo są za drogie. Tak, no tak, tak, zgadza się. Dlatego uważam, że niedzielnych fanów tam wcale tak dużo nie powinno być. Ale to nie o to chodzi. Mój idealny scenariusz tej walki to jest powtórka, zresztą ci o tym mówiłem, to jest powtórka CM Punk kontra John Cena Money in the Bank 2011, gdzie to CM Punk jest witany dosłownie jako Jezus. Tymczasem John Cena, wiedząc, że ma przesrane, wchodzi bez salutu, podnosi tytuł, przechodzimy do walki. No Orton tu tytułu nie podniesie, bo go nie ma. Ale tak szczerze, żeby to miało takie ręce i nogi, że patrzcie, Gunther jest tutaj tym czymś, publiczność powinna, kurde, tutaj schitować Ortona. Ale tak się nie stanie, bo Voices tak trzeba się śpiewać. Stało. No, uważam, ja to realistycznie. Będę śpiewał. Jak dziecko będę śpiewał. No i bardzo dobrze, baw się dobrze na tej gali, kutasie jeden. Realistyczne założenie według mnie to jest takie, że ludzie pszczirują Ortona, ale podczas walki będą go hitować. Jeśli na przykład będzie wymiana ciosów, tak jak Gunther lubi, nie, no to tak. To Orton będzie tam hitowany. Bardzo dobrze, fajnie podkreślić, że te gale w Europie mają coś innego niż te gale w Stanach. Francja to pokazała, na Clash też było wspaniale. I mam nadzieję, mówię, że Berlin nie zawiedzie pod tym względem. Jeśli chodzi o samą walkę, bo ja w sumie... Oni sami już na Instagramie, w ogóle na social mediach bardzo mocno promują Gunterem Tegale, no bo po prostu to jest praktycznie jego dom, nie? Razem z Kaiserką po prostu sobie jeżdżą po Niemczech i zaczęli w Monachium i już tam zaczęli swoje tam filmiki wrzucać i to było fajne, widać, że idą w stronę... i takie tam. Tego nie było, to było w Stanach. Ale prawie czopnął na kamerzystę w pewnym momencie. Na pewno będzie grał Face'a. Pamiętam, że jak byłem na live evencie w Wiedniu w maju tego roku, no to też grał Face'a. Co prawda to była walka z Chadem Gablem, który już był heelem, ale nadal grał Face'a i to mocnego. Nadal współpracował z publiką, cieszył się z publiką, więc widać, że to mogło być takie robienie podstaw do tego. Patrzenie, jak to będzie działać. Kaiser był wtedy wybuczany swoją drogą. Szczególnie... No, sorry, kontynuuję. Nie, możesz mówić. Szczególnie, że właśnie to promo Ortona bardzo mi tak pokazało, że W samo chce, aby tak było. Mówię, że on powiedział, że wchodzi
na terytorium wroga, nie wie, jak ludzie na niego zareagują. To jest wprost mówienie ludziom, że zróbmy coś inaczej. Po to było to promo Ortona, które prócz tych dwóch zdań tak naprawdę nic nie wniosło. Mówię, ja jestem mega, mega ciekaw, bo chciałbym, żeby to była sytuacja CM Punk, John Cena. Wątpię, aby tak było, bo ludzie będą chcieli śpiewać voices. Ja to rozumiem, jakbym był tam, też bym darł mordę. Ale żeby podkreślić tą magię Guntera w Europie, to fajnie byłoby, żeby to było rozegrane troszeczkę inaczej. Zobaczymy, jak wyjdzie. I przejdźmy do samej walki na chwilę, bo cofnąłem się sobie do King and Queen of the Ring 2024, bo byłem ciekaw, jaka jest ocena na cage matchu. I w sumie jest mniej więcej tak, jak tą walkę wspominam. Mi się walka podobała. Mnie też. Bo na cage matchu ma 8-0 i ma 550 ocen, więc zgadzam dużo. Się. Zakończenie... Na dany moment wszyscy mieli takie the fuck, ale uważam, że to zakończenie było plus, bo WWE się natychmiastowo odniosło. Triple H dosłownie... że było to planowane? Nie, bo nigdy wcześniej WWE nie zrobiło tego, co zrobili tam. Mianowicie dosłownie chyba 15 minut po zakończeniu tej walki, w czasie trwania main eventu, ja to dobrze pamiętam, main event to był Cody Rhodes kontra Logan Paul, Triple H dodał filmik na social media, gdzie powiedział, że hej, widziałem, co się wydarzyło, pogadamy o tym później. I to było takie nagrane, tak wydawało się na szybko, plus nie wiem, szczerze nie wiem, po co mieliby zrobić taki finish, żeby podważyć zwycięstwo Guntera, mając plany na przyszłość za kilka, czy tam kilkanaście miesięcy do przodu, nie? Jeśli wydaje mi się, że to był plan, no to mimo wszystko to wygląda sensownie, żeby zrobić takie dziwne zakończenie, żeby podbudować już przyszłą walkę pierwszego pretendenta na Guntera, nie? Mm-hmm. No ale tak, zgadzam się z tobą, wydaje mi się, że to był bocz po prostu i ze strony Ortona, i ze strony sędziego. Zresztą no sędziego, sędzia to nie ma no tam tak. Nic do powiedzenia, po prostu zrobi swoją robotę. Natomiast, tak. No... Tak, z drugiej strony przyszło mi teraz do głowy. W sumie dziwne, że wcześniej o tym nie pomyśleliśmy. Ten finisher mógł być po to, aby pokazać, jak wielką gwiazdą jest Gunther, ale też pokazać, że nie pokonał czysto taką osobę jak Randy Orton. No chociaż też. Nie, wydaje mi się, że o tym mówiliśmy wcześniej. No nieważne. Nadal uważam, że to nie było planowane, że to był, że oni po prostu nie zgrali się, Orton za bardzo się przekręcił, sędzia postanowił zszutować zakończenie i tyle. Plus mówię, reakcja WWE była dość dziwna na to. Co się nie, tak powinna się zakończyć walka, tylko że po prostu nie wyglądało to na czyste zwycięstwo. Po prostu barki Ortona nie były na macie i tyle. No tak, z tym w sumie tak, szutowaniem. Tak moim zdaniem się powinna się zakończyć walka i tak miała się zakończyć, wydaje mi się. Tak, tak. Bo wyglądało to zbyt naturalnie. Triple H będący za chwilę w ringu i tak dalej, nie? No tak. Bardziej mi też chodzi o to z tym szutowaniem, że gdyby to był błąd i gdyby sędzia rozumiał, że to jest coś nie... Nie, inaczej. Gdyby oni szybko się połapali, co się dzieje, to sędzia nie powinien był odliczyć do trzech i powinno było być takie, okej, zróbmy zakończenie w ciągu 20 sekund, jakiś small package czy coś takiego, aby to było normalne zakończenie. Coś w stylu odwrotności tego, co zobaczyliśmy na WrestleMania 35 w main eventie, gdzie sędzia zszutował i odliczył do trzech, no nie? Nie powinien był tego zrobić. Ale to słuchaj, to nie jest ważne. Jeśli chodzi o Bash in Berlin, ja będę mega zadowolony, jeśli dostaniemy blisko to, co dostaliśmy na King of the Ring i tyle. Bo to nie jest pretendent, który zabierze Guntherowi tytuł, ale oby to jest... Nie. Dziwi mnie, jak nie. Wiele osób w ogóle sądzi, że Orton wygra tę walkę. Wiesz co, pomimo wszystkiego zapominamy jedną rzecz, to jest Randy pierdolony Orton. Ale, no tak, ale mam wrażenie, że to jest takie... Nie wiem... Czy ludzie naprawdę logicznie myślą, że Gunther po takiej podbudowie przegrałby tytuł po miesiącu panowania trochę ponad przed praktycznie własną publicznością tylko po to, żeby Randy Orton dostał 15 chyba Mistrzostwo Świata? Wiesz... Ja byłbym wkurwiony i to mocno. Ja też byłbym, szczerze byłbym. Byłbym wściekły na tamtym... I większość publiczności byłaby wściekła.
Ale wiesz, większością są fani niedzielni, dla których Orton jest szczytem wrestlingu i tyle. Ja w sumie tak sobie teraz myślę, że w sumie to jest bardzo dziwny pierwszy pretendent do tytułu Guntera, bo to jest Randy Orton pomimo wszystkiego. 14-krotny mistrz świata, Hall of Famer, jeden z najlepszych w historii tego biznesu. I później tak naprawdę będziemy mieli, taki Ilja czy inne osoby. Zaliczamy spadek, jeśli chodzi o potęgę pretendentów. Więc w sumie ten Orton jest trochę dziwny, ale uważam, że on nie ma dużo szans na zwycięstwo. Wydaje mi się, że pomimo tego, co przed chwilą powiedziałem, to kontrargumentem jest to, że Gunther pokonuje taką legendę, jaką jest Orton, aby ja jestem mistrzem świata, deal with it i tyle. Wiesz, ja mam wrażenie, że że pretendent, jakim jest Orton, jest po to, żeby jest skierowana ta walka w stronę amerykańskiego fana wrestlingu, który obejrzy Bash in Berlin, włączy sobie main event, może main event, czy tam jedną z walk wieczoru, i usłyszy, że Gunther, który jest heelem normalnie na tygodniówkach, jest gra face'a. I to będzie takie dziwne, nie? A gdyby tam wrzucić, nie wiem, jakiegoś innego z main eventerów, nie wiem, powiedzmy Damiena Priesta, czy też, nie wiem, Finn Balor jest heelem, to jebać, ale jebać też go. Nie wiem, Jay Uso. Jestem w stanie uwierzyć, że i Priest, i Jay nie mieliby takich reakcji jak Randy Orton na tle Gunthera. No oczywiście, że tak. Po to, żeby dać jakiegoś face'a, takiego face'a, który jest pewny, że będzie mimo wszystko chillowany podczas tej walki. Że jakaś tam część publiczności nadal będzie za nim. Żeby to nie wyglądało zbyt dziwnie, nie? Mm-hmm. No w sensie tak, tylko ja uważam, taki mój kontrargument, skoro WWE już taką globalną ekspansję? Dobrze? Tak. Prowadzi, no to powinni zacząć mniej zwracać uwagę na to, co myśli typowy fan ze Stanów na temat takiego show, na temat tego zestawienia, bo to fan powinien się bardziej podstawić pod produkt, aniżeli produkt pod fana, pod względem tych dwóch show w ciągu roku i w ogóle, nie? Ale rozumiem, o co ci chodzi, to jest logiczne, to jest zrozumiałe, więc... Zgadzam się z tym, co do podstawienia się amerykańskiego fana, ale moim kontrargumentem na twój kontrargument jest to... Spodobało mi się to sformułowanie, jak to napisałem w filmie o Wyattie, że mimo wszystko już i tak fani amerykańscy muszą mocno się podstawiać pod tę galę przez sam fakt, że ona u nich będzie z samego rana. O 12 chyba na wschodnim wybrzeżu. Oni muszą mieć jakiś powód, żeby włączyć tę galę i być naprawdę zaciekawieni. Okay, masz rację. A jeśli zobaczą, że main eventem będzie Gunther kontra Randy Orton, no to będą mieli takie, nie wiem, jakby to był, nie wiem, Damien Priest, powiedzmy, no ten niech będzie w rewanżowej walce. To takie... Jednym słowem chodzi o to, aby przekonać więcej osób. Who cares? Do obejrzenia show. Tak. Do obejrzenia walki. Taki jest powód po prostu. Okej, rozumiem to. Okej, jak najbardziej. Nadal z czysto kayfabe'owego punktu widzenia trochę dziwię się, że od razu rzucają Ortona na Gunthera. Bo to jest taki... To jest bardzo mocny przeciwnik. To jest pretendent z najwyższej możliwej półki. Tak? Dalej będzie tylko niżej. Pomimo wszystkiego taki Dragunov czy Sami Zayn, to... Wiesz co, pomimo wszystkiego, o ile sam lubię się czepiać draftu, to uważam, że tutaj jest to logiczne. Bo to oni to sens, zapowiedzieli to od razu. Tak. Oni to zapowiedzieli 15 minut po tym błędzie na King of the Ring i powiedzieli wprost: Gunther kontra Orton 2 będzie, nieważne kto na jakich brandach będzie. Oni to wtedy wprost powiedzieli. No tak. Więc z tym akurat nie ma problemu, bo to ma logiczne rozwiązanie. Ale mówię, no, ten Orton to jest, mówię, pretendent, wyższa półka, dalej będzie tylko niżej, z całym szacunkiem oczywiście do kolejnych pretendentów. Więc no mówię, jestem ciekaw tej walki, ale już tak jakby podchodząc pod koniec, chyba obaj możemy się zgodzić, że Gunther broni tytuł mistrza świata wagi ciężkiej, no nie?
jeśli Orton wygra... Wiesz co, powiem ci szczerze. Jeśli Orton wygra, to ty nie odpalaj tuż po gali. Nie. Ja powiem ci teraz wprost. Uważam, że jak będziesz na tym show, wczujesz się w atmosferę, wczujesz się w fanów wokół ciebie, którzy będą darli pizdę razem z tobą, wydaje mi się, że wygrana Ortona aż tak cię nie zaboli. Nie, zaboli mnie na pewno. Nie jestem, aż tak, jakbyś oglądał pewien. W domu. Nie tak? Aż tak, jakbyś oglądał tak, w to domu. Na pewno, to na pewno. Ale nadal będę bardzo negatywnie oceniał ten wynik. Okej. Z perspektywy czasu na pewno mniej pozytywnie niż... nieważne, nie mam pojęcia, co ja chciałem powiedzieć. Okej. Dobra, więc ostatecznie Gunther. Oczywiście. Okay. Mam nadzieję, że będzie jakieś specjalne wejście. Okej. Okay. Moim marzeniem jest powrót do Symfonii Dworaka. Nie liczyłbym na to, tak szczerze. Ja też, ale jeśli gdzieś mieliby to zrobić, to właśnie w Berlinie. Jestem w stanie w to uwierzyć. Okej. W sumie przeszliśmy sobie przez karty Bash in Berlin. Tak już podsumowując całość, wydaje mi się, że to jest mniej ciekawa gala niż ostatnie 3 pay-per-view od W. W sensie to nie jest zła gala, ale ona aż tak jakby, no nie wiem, ten kobiecy tag team, mixed tag team, to jest takie okej, okay, ale to jest nadal pay-per-view, na którym mamy 5 walk, na które moglibyśmy spokojnie dodać 2 dobre walki. Dodać Open Challenge LA Knighta na pay-per-view, co wzmocniłoby kartę o wiele. Ale żeby nie było, to nie jest źle zapowiadająca się gala. Mam wrażenie, że mamy walki. Ta walka LA Knighta nie jest na tej gali tylko dlatego, że nie mają nic ciekawego w zanadrzu. Że liczymy na AJ Stylesa, ktoś może liczyć na Joe Henry'ego i się zawiedzie. Ktoś może liczyć, nie wiem, na Kamura może jakiś jest taki fan, który liczy na niego. Ale nie jestem tą osobą. Ale tak a możemy szczerze. Dostać jak w 2018 roku na Royal Rumble Robert Root, wtedy Bobby Root, kontra to był Mojo Rawley. No tak. Liczyli naprawdę wyżej. Mi bardziej tutaj chodzi o to, że nadal byłby to jakiś moment. Jako, że to będzie europejska publiczność, to cheerną każdego. Taka jest prawda. Szczególnie jeśli byłby to taki Ilja, chociaż trochę to nie pasuje, bo Ilja jest na Raw, ale jebać draft. Ale Ilja jest na SmackDown, w sensie będzie na SmackDown, bo no, ale to, Dark to zobaczycie pewnie na Instagramie, jeśli będę jeszcze na hali. Będzie no tak, ale to będzie meczu. Dark match. Tak. No, ale Dark match draft nie obowiązuje, więc ostatnio no tak. Liv Morgan walczyła w Dark matchu SmackDown, więc... No tak, ale chodzi mi o to, że spokojnie mogą dać walkę Dragunowowi właśnie. Mimo no ale Dragunov na Raw będzie walczył o title shota IC, więc to trochę nie miałoby sensu tak naprawdę. Open Challenge. Może każdy wyjść, nie? Okay, może wyjść to. Nawet, nie wiem, Kenny Omega, jeśli jest zdrowy już. Nie, bo to nie jest Royal Rumble. Kenny Omega tylko na Royal Rumble. Pamiętam tak, sorry, przepraszam. Od 8 lat. Tylko Royal Rumble. Tak. Nie podtrzymaliśmy tradycji 3 ostatnich odcinków Marcelu. Czy wierzysz w Joe Henry'ego? Do you believe in fucking Joe Henry? Oczywiście. Chciałem o tym wspomnieć na samym początku. Mianowicie main eventem gali NXT No Mercy. Pamiętajcie, że w niedzielę jest gala jeszcze NXT No Mercy, która zapowiada się... Z niedzieli na poniedziałek. Zajebiście moim zdaniem, patrząc na walki. Ale powiemy sobie dosłownie 2 zdania. Ethan Page kontra Joe Henry. I teraz mówię 2 zdania, bo to i tak już się zbliżamy tutaj do 1,5 godziny. Czy to będzie czysta walka, czy to będzie początek inwazji? Ja nadal się trzymam tego zdania, że Josh Alexander przychodzi i pomaga Ethanowi Page'owi, swojemu byłemu tag team partnerowi, który będzie miał już problem z tego względu, że tylko Williams będzie w tej walce sędzią specjalnym, który będzie z pewnością pomagał właśnie Joe Henry'emu, więc Ethan będzie musiał mieć jakąś przeciwwagę. A ty wiesz, co jest zabawne? Że na stronie WWE nic nie ma na temat trika. Ale na sam koniec piszą: Will Page remain NXT champion or wiesz, will czemu... NXT believe in Joe Henry? Wiesz czemu nic nie ma na temat Trika Williamsa?
Nie. Przepraszam ludzie za spoiler. Chociaż nie, a bo to jest dopiero następne NXT? Bo wy to zobaczycie na... Oj, zobaczycie dobra. Ten podcast po a, NXT. A po NXT, racja, to nie jest spoiler, bo fuck ostatnie you. Ostatnie NXT przed No Mercy było nagrywane było tydzień nagrywane, temu. Było nagrywane, też racja. Więc mogę powiedzieć, że Rosemary pojawiła się na NXT, jej! Ale ja o tym nie wiedziałam. Żartuję, wiedziałam, bo mi o tym napisałaś tydzień temu. Dobra, tak więc panie i panowie, przeszliśmy sobie przez galę Bash in Berlin, która przypominam, że rozpoczyna się o 18.30 bodajże. 19 zapewne, wątpię, żeby sobotę? Tak w środku godziny było. Widziałem i jedną i drugą opcję, więc ja, nie mam pojęcia w co wierzyć. Ja też widziałem 18.30 więcej, więc no nieważne, w tych okolicach w sobotę. Na oficjalnej grafice jest chyba 19. Ale na tym, na Ticketmasterze jest 18.30, więc nie wiem, może EMPT. Countdown będzie. 19. Countdown rozpoczyna się o 17. No. Więc 19.00 gala Bash in Berlin w sobotę i oczywiście w nocy z soboty na niedzielę gala NXT No Mercy. Oglądajcie NXT, to jest zajebiste show. I oczywiście jeszcze raz polecamy nasz Instagram, bo Marcel będzie tam spomował swoim wyjazdem do naszego zachodniego sąsiada na Bash in Berlin. I jak z samej ktoś robi gali Instagrama, też to pewnie będzie. Na Facebooku też będę wrzucał to. No. Bo to są dwa kliknięcia, więc... Więc tak czy siak. Tak więc Marcel, do ciebie, jako że jedziesz tak, na show... Tak, wierzę w Joe Henry'ego. Ostatnie pytanie. Czujesz hype, czy nie? Tak. Samego wyjazdu, czy gali? Całego wyjazdu. Okej, okay, no i zajebiście w takim razie. Więc dobra, to były nasze predykcje do gali Bash in Berlin. Było o czym mówić, były walki, o których nie było o czym mówić, ale to jest typowe pay-per-view od WWE. Oczywiście jeszcze przed galą pojawią się x rzeczy. Jak będzie w sobotę z TPG, nie mam absolutnie pojęcia, ponieważ mój internet nie działa. Do tego czasu się jeszcze nie przeprowadzę, więc będę pisał na grupie na Facebooku, czy będzie TPG, czy nie. A ja bardziej nie zrobię się... live'a z Berlina, co najwyżej się mogę połączyć z Donerem. Tak, jeśli będzie mój internet działał, a teraz widzicie na ekranie mój ostatni speed test, Marcel go ostatnio widział, bardzo dobry internet, więc będę informował na grupie. Panie i panowie, ze mną dzisiaj był nikt inny jak Seksiak Łotyś Wrestling, Marcepan. Dziękuję bardzo, Marcelku. Danke schön, meine Freunde. To, co on powiedział. Ja jestem oczywiście Seth Donner z Łotyś Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się. Auf Wiedersehen. Już wkrótce. A nie wiem, czemu tak przeciągnąłem. Fuck it. Pa, pa.